Elo, elo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj z kuchni, dlatego że zabieram się teraz za... W sensie tak, ogarnęłam sobie, posprzątałam. Natomiast moja szafka pod zlewem woła o pomstę. Chciałam wam dzisiaj nagrać taki film, moje ulubione produkty do sprzątania. Dlatego że czasem dostaję pytanie, czy nagram jakieś clean with me. Jest już ten wiek, gdzie naprawdę bardzo polubiłam sprzątanie. Jak byłam młodsza, to oczywiście nie lubiłam sprzątać, a teraz ja jestem taka, że sprzątanie mnie relaksuje. Jak w ogóle wchodzę do posprzątanej przestrzeni, to od razu lepiej się czuję. I są takie fajne rzeczy, które chciałabym wam polecić. Jest też dużo dziewczyn, które mieszkają w UK tutaj, także może coś podpatrzą, może bardzo dobrze znają te rzeczy. No ale tak właśnie otworzyłam sobie szafkę i mam taki bajzel w tej szafce, więc stwierdziłam, że mogłabym połączyć ten film z właśnie ogarnianiem szafki pod zlewem, ale jest mi wstyd, po prostu jest mi wstyd. No i to jest moja właśnie szafka wstydu, także nic tu nie jest przejrzyste, jest tu wszystko i nic, tam są jakieś szmatki rzucone, niby to są jakieś dwa koszyczki, ale nie wiem, co tutaj się dzieje, tam to w ogóle nie wiem, co się dzieje, także plan jest taki, że chciałabym to dzisiaj ogarnąć. Pojadę teraz do B&M-u, zabiorę was ze sobą, bo to jest moim zdaniem najlepszy sklep, jeżeli chodzi właśnie o takie domowe rzeczy, więc lecę, zabieram was ze sobą. Pokażę wam moją ulubioną chemię podczas sprzątania tych szafek, co polecam, no i taki do kaweczki dla pań domu filmik. I plan jest taki, że właśnie muszę kupić płyn albo proszek do pukania, do prania, płyn do prania również, proszek do prania, płyn do pukania, chyba domestosa muszę kupić nowego. No i zobaczymy w ogóle, co w trawie piszczy w B&M-ie, bo tam zawsze piszczy, a że jest nowy rok, to też często firmy mają takie limitowane edycje. Ogólnie jeżeli chodzi o chemię, to właśnie angielska chemia jest super. Bardzo lubię, jest dużo nowości, w ogóle też pani, jest taka pani, która się nazywa Mrs. Hinch, która też zawojowała światem sprzątania w internecie. Taka właśnie influencerka, ona po prostu chodziła do B&M-u i pokazywała, co kupuje i właśnie jak sprząta. I tak się to rozwinęło jej, tyle ludzi ją pokochało, ja też ją bardzo lubię, że ona miała też taką serię, taka wiecie, niby perfekcyjna pani domu, ale taka prawdziwa, nie z telewizora. I w pewnym momencie miała produkty rekomendowane, że była naklejeczka, że jest recommended przez nią. Później też miała jakieś współprace, teraz ma taką stałą współpracę z Tesco, gdzie też projektuje rzeczy do domu, jakieś takie loungewear albo też dekoracje, typu jakieś wiecie, kubeczki, no różne takie rzeczy, piżamy. Więc pani Hinch na pewno wpłynęła, zwłaszcza podczas pandemii, gdzie na samym początku w 2020 roku właśnie ludzie się zabrali za sprzątania domu, za ogarnianie tej przestrzeni, dlatego że wiele ludzi pracowało z domu, więc chcieli też mieć, wiecie, porządeczek i czuć się dobrze w czterech ścianach. No i teraz pani Hinch wydała też swoją książkę. Mi się tak chce śmiać, bo ona ma takiego psa, który się nazywa Henry i on ma swoją sypialnię, w sensie teraz się przeprowadzili, bo w ogóle kupili farmę i alpaki mają na tej farmie, ale Henry właśnie miał swój pokój. Musiałam zaparkować, ale Henry właśnie ma swoje łóżko i swój pokój. Tak mi się zawsze właśnie z tego chce śmiać, że ten pies był tak rozpieszczany, jest tak rozpieszczany, że moje rozpieszczanie Bazela i wasze rozpieszczanie waszych dzieci, waszych psów to pewnie nic w porównaniu do tego. No, także ja już zajechałam i lecimy. Mam ze sobą siatę, mam ze sobą taką fajną lnianą siatę z M&S, którą dostałam gdzieś wczoraj ciaku. No i zobaczmy, co jest w B&M-ie. Bargains and more. Ja mam takiego dużego B&M-a z też centrum ogrodowym, ale chyba tam się nie idziemy. I zaraz przy wejściu widzę, że są nowe zaflorki. Jedna to jest Peony Blush, a druga to jest jakaś miętowa. Dobra. Dalej będzie więcej. O, to jest ta pani Hinch, o której wam mówiłam. Widzicie? Jest napisane Hinch. To znaczy, że ona jest aprobowała. Teraz jestem w alejce dla zwierząt i ona się ciągnie aż tam. Ale zobaczcie, jakie fajne łóżeczko. Bardzo fajne. Bazik nie potrzebuje, ale bardzo fajne.
Wzięłam Bazylowi taką wiewiórę, no nie mogłam się oprzeć. Z ogonem. Piszczy. A tu zobaczcie, takie mini jajo dla kota. Cute. Tak jak mówiłam, są jakieś nowe te Lenorki. Bazmaten. Wild Tree Blossom. Pan czekajcie, nie chcę wam to wszystkie pokazać. Żeby był hol. Tam zobaczcie, cała alejka. Moja ulubiona marka to ogólnie jest Fabulosa. Kiedyś to była Zoflora. Tutaj są różne Zoflory. Tutaj, tutaj, tutaj. Velvet Poppy. Midnight Bloom. Ten jest fajny. Pierwszy raz poznałam w pracy, jak pracowałam w restauracji. A to co? Aha, taki miks różnych trzech. Ale tutaj widzę, że jest coś nowego do odblokowywania rur. Kusi mnie to kupić, chyba to kupię. Electrify. Kupię ten, odblokuję sobie od razu rurę. Jak się sprzątamy, to sprzątamy. Ale zobaczcie, tu są właśnie takie spraye do kuchni, do metalu. Ja mam ten do kuchni, super pachnie. A nie, mam blueberry, jakiś inny. Tyle zapachów. Ten jest do łazienek. To jest do kuchni. A ten jest do czego? Do kuchni. To do kuchni mam. No co? Obowiązkowo, jak pan się przychodzi, to od razu trzeba niuchać. A tutaj nie ma nic do żarcia dla ciebie, ale za to jest coś fajnego. Zobacz, co ci przyniosłam. Tutaj ma taki ogonek. Pokażę wam, co kupiłam. Tutaj może trochę przesadziłam, ale była promka na gąbki. I ta cała paka kosztowała 3,90, więc wzięłam, żeby już było na zapas. Wzięłam również papier do pieczenia, dlatego że mi się skończył. Wzięłam teraz coś takiego do mycia toalety. Nie miałam jeszcze z Fabulosa, ale mówię wam, to jest moja ulubiona marka. Wzięłam coś takiego do kanapy, bo ja z reguły zawsze codziennie odkurzam kanapę. Ale tu jest taka rolka właśnie na kłaki psa, także spróbuję. Kosztowało to tylko 3 funty. Widziałam, taka angielska youtuberka to polecała, więc sprawdzimy. Moje ulubione chusteczki, czyli Fabulosa, i to jest zapach Rainbow Drop, który pachnie jak Skittlesy, bez kitu. I tak jak mówiłam, limitowana edycja Thief, i to jest jakiś Spring Bloom. Ten wzięłam do wanny. Wzięłam też nowy Lenor, taki Silk Tree Blossom. Wzięłam również do tych rur Fabulosa, także zaraz sobie zaleję bardzo chętnie i zobaczymy, jak to się sprawdzi. O zapachu Electrify, to jest taki perfumowany zapach, no zapach jest już sztos. I wzięłam taki duży płyn, to jest Vizier, tylko w Anglii się nazywa Das. I za to wszystko zapłaciłam 27 funtów. Tak, 27. No i dogarniać. Zacznę sobie od zlewu, bo już sobie rano wszystko ogarnęłam, gotowanko. Tutaj mam właśnie zamarynowany obiad i tu jest wegański jakiś, wegańska wołowina. Zamarynowałam to, dałam trochę oleju sezamowego, sosu teriyaki, sosu sojowego, chili, szpinak, marchewka, jakieś tam warzywa, papryka. I również ugotowałam sobie zupę, zrobiłam krem z pieczarek, także tutaj jest, wszystko gotowe, tutaj mąka mi się wysypała. I zabieram się za zlew, tutaj mam już też naczynia pomyte, także odsunę sobie to. Ja niedawno myłam tę podstawkę, muszę też pochować sobie te sztućce, ale jeżeli chodzi o zlew, zanim sobie go odetkam, tą Fabulosą, to ulubieniec numer jeden. Jedna z rzeczy, która zawsze u mnie w domu musi być, to musi być flash. Flash z bleachem. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam wszystko, co jest z bleachem. Nie jest to zdrowe, przysusza mi to paznokcie i w ogóle dłonie, ale bardzo lubię. I oprócz tego mam jeszcze drugiego flasha do łazienki, którego też lubię. O, tutaj jeszcze coś z pieczarek. To, co ja robię, to tym flaszem z bleachem, czyli z wywielaczem, sikuję sobie tutaj zlew cały. Oczywiście w rękawiczkach, ale ja nie robię w rękawiczkach. I tutaj mam kolejny hit, bardzo lubię. Gąbka, która się nazywa Scrub Daddy. I oni chyba byli w jakimś programie typu Shark Tank albo Dragon's Den. Tak mi się zdaje.
i z jednej strony jest taka twarda i z drugiej strony jest zwykłą gąbką i ja sobie właśnie przyszoruję trochę tego. Uważajcie, żeby sobie nie wybliczować rękawów, bo ja już nieraz sobie niestety zrujnowałam coś. Mam na dole dresy, ale bluzka to jest taka nie do sprzątania, ale będę uważać. Także sobie tutaj to wyszoruję i zostawię na chwilę, na parę minut i później to po prostu spłukuję. Nie mam jakiegoś brudnego zlewu, ale wiecie, przez to, że tu się gotuje, jedzenie, to trzeba sobie zdezynfekować porządnie zlew. Też zawsze mam szczoteczkę do zębów i tą szczoteczką sobie właśnie tutaj szoruję. Jest taka specjalna elektryczna szczoteczka do sprzątania. Też u pani Hinch widziałam. Musimy je kupić, ale zwykła szczoteczka do zębów też mi się super do tego sprawdza. Także sobie tutaj szoruję te wszystkie rzeczy. Tu. Zostawiam to na parę minut. Ale to, co tu się dzieje, tutaj mi się robi pranie koc. Więc wiecie co, sobie to powyciągam. Ach, powyciągam sobie i pokażę wam, co tutaj było w ogóle. Wiecie co, jednak przebrałam sobie koszulkę na taką, której mi nie szkoda, bo szkoda mi tamtej bluzki. Ale wyciągnęłam sobie już rzeczy spod zlewu i znalazłam dużo ciekawych rzeczy. Na przykład prawie pusty płyn do naczyń, więc będę sobie go musiała wykończyć i przeleję od razu. Na dnie, na samym końcu znalazłam stare chusteczki Fabulosy, już dwie ostatnie zostały. Znalazłam proszek, takie kapsułki, nawet nie wiedziałam, że kiedyś w Wilku kupowałam kapsułki do prania, także fajnie, że kupiłam dzisiaj, ale to się zużyje. Co tutaj mam? Tutaj mam rękawiczki, także widzicie, założyłam sobie rękawiczki, żeby nie było. Tutaj mam drugie rękawiczki, tutaj są szmatki wszystkie czyste. Ja mam rękawiczki z Indigo, co prawda, ale są szmatki, tutaj jest coś, co bardzo lubię, czyli to są takie karteczki, papierki do suszarki elektrycznej. I to jest bardzo fajne, bo się nie elektryzują się ubrania i też są mniej pomięte. Także ja lubię, tu mam akurat Lenore, ale widziałam, że Fabulosa też ma. I słuchajcie, co my tutaj mamy? Tutaj jeszcze mam mój płyn do naczyń, uwielbiam Fabulosa, to jest Raindrops, czyli o zapachu tych Skittlesów. Najlepszy płyn do dywanów, po prostu jak macie wykładzinę albo po prostu dywan i wam się coś wyleje, to jest ekstra płyn, który jest zakończony taką szczoteczką i właśnie to się szoruje tym się szoruje dywan i naprawdę super, super wszystko schodzi. To jest Good Housekeeping Institute, też ma jakąś nagrodę. Aha, pralka. Tutaj mam Fabulosę taką multi-surface, czyli do różnych powierzchni, czy do szkła, czy też do mebli i to jest o zapachu blueberry sugar, czyli to jest taka trochę muffinka jagodowa, takie jakieś słodkie coś jagodowe, super pachnie. I z dlatego uwielbiam Fabulosę, bo ma naprawdę ciekawe zapachy. Tutaj kolejny hit z Fabulosy, to mam wiśniowy płyn do okien, także super do, no do okien, do luster. Tutaj mam zaflorkę, akurat na święta kupiłam, o takim zapachu, widzicie, to są jakieś pomarańcze, cynamon, taka bardziej świąteczna i to jest też dezynfektant. Ale tutaj mam do kuchni spray właśnie z tej samej serii Blueberry Sugar, no super jest, ale mam, widzę tu też drugi spray z Flasha. W ogóle Flash, bardzo lubię tą markę i jeszcze jeden bleach, który się schował. Także sobie przeleję z jednej butelki do drugiej, żeby nie było kilku otwartych. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło. Tutaj jest żel do prania. Tutaj mam z Febreze taki odświeżacz do tkanin. Bardzo rzadko tego używam, ale lubię sobie odświeżyć właśnie firanki. Tutaj jest mój płyn do podłóg z Yopa. Ale on tu już się kończy, ja go wiecie co wyleję, dlatego że ja już nie używam takich rzeczy, dlatego że my mamy tego tam mopa i oprócz tego mam innego mopa, który wam pokażę, który jest bardzo fajny i to już mam chyba 3 lata, nawet nie wiem, czy to może tyle stać, chociaż to jest chemia, nic się z tym nie stanie. Także tu została reszka, więc chyba to wyleję do zlewu, bo tego nie zużyję. I tu jest bardzo fajna rzecz, którą widziałam, wiecie, w ogóle ja to widziałam? U Chloe Ferry z Jordi Shore, którego nie oglądam, ale ją followuję, nie wiem, lubię ją followować.
i ona też przez pewnego czasu miała fazę na sprzątanie. I właśnie ona pokazywała ten puder do dywanów i to jest magnolia wanilia, taki słodki, a jest jeszcze też jakiś, wiecie, a la pranie. I to jest taki puder, który się właśnie wysypuje na dywan, parę minut się czeka i się potem go odkurza. I to jest lepsze od wanisza moim zdaniem, bo wanisz się klei i zapycha bardziej ten odkurzacz. Natomiast to jest właśnie takie neutralne i to ma takie dziurki, ja sobie już to dzisiaj właśnie posypałam. I też raz na jakiś czas to robię. Nie robię tego regularnie, bo ja też mam psa, więc ja też staram się tą chemię, zwłaszcza na podłogach, minimalizować. Więc to po prostu raz na jakiś czas, żeby sobie ten dywan odświeżyć. Ale mówię, no raz na dwa miesiące, no naprawdę. Bardzo rzadko, ale to jest bardzo tanie, bo kosztuje to chyba 80 pensów. I tak naprawdę dopóki o tej Chloe tego nie widziałam, to nawet nie wiedziałam o tym istnieniu. Ale bardzo fajne, polecam. No i tutaj są jakieś chusteczki z Wilko, które też już się kończą. Tutaj mam mydełko do plam, które jest strasznie upieprzone, więc będę musiała te wszystkie pojemniki pomyć i zabrać się za układanie, bo mam tu różne koszyczki. Dobra, teraz sobie zaleję ten zlew. Tutaj coś mi wpadło. Teraz sobie zaleję zlew tą Fabulosą. I co tu jest napisane? Rękawiczki, dwie kapsułki. Zostaw na 5 minut i spłukać po prostu wodą. Jeżeli jest zatkane, to trzeba dać 4 miarki. Ale że moja nie jest zatkana, ale dawno nie. Uważajcie, jak wmuchacie te rzeczy, to w ogóle nie pachnie, kłamią. Ale ogólnie było bardzo dużo przypadków w Wielkiej Brytanii alergii psów, zarobiały oczy przez zoflorę, poparzenia dróg oddechowych, dlatego że właśnie dziewczyna poszła do jakiegoś sklepu i chciała powąchać zoflorę. Otworzyła, odkręciła, mocno powąchała, mocno się sztachnęła i słuchajcie, właśnie miała poparzone drogi oddechowe, dlatego że zoflora to jest bardzo mocny koncentrat, więc naprawdę może sobie zrobić krzywdę. No za bardzo się sztachnęła dziewczyna. Także uważajcie, jak dajecie... Aha, po co ja to zatkałam? Jak dajecie komuś do powąchania, to lepiej nie. A czy tu było napisane, żeby shake well nie nakładać na dłużej niż na 10 minut? No dobra. No ale to nie pachnie. To nie pachnie, to jest oszukaństwo, jestem bardzo rozczarowana. Bardzo rozczarowana. No nic, no to w takim razie zostawiam na ile? Na 5 minut? Na 5 minut to zostawiam. Dobra, ogarnęłam w końcu, jakoś mi się udało to pudełko poukładać, więc tutaj mam szmatki i zapasowe gąbki. Tutaj mam rzeczy do mycia, blatów i takich rzeczy, przy powierzchni tutaj do salonu. Tutaj mam rzeczy do prania, tutaj mam te chusteczki, tam mam rękawiczki, a tam z tyłu jest miednica. I tam mam te odświeżacze Febreze do tkanin, bo najrzadziej tego używam. Więc ogarnięte. Reszta tutaj co jest, to są rzeczy właśnie do wyrzucenia albo do zaniesienia do góry do łazienki, bo na przykład tutaj mam właśnie, to jest do łazienki, do mestosy, tutaj folie stare, no i tak naprawdę tyle. A co to jest? Aha, to jest do żelazka i do odkamieniania, więc sobie też to muszę schować, tylko w jakiej kategorii to będzie? Chyba będzie w kategorii też rzadkie, czyli schowam tam do miednicy. Done, thank you, bye. Nagram wam jeszcze polecajkę też na koniec. Ja lubię sobie mieć taki koszyczek, właśnie go też umyłam. Wcześniej go mogliście widzieć. To jest chyba na mydło, ale ja sobie tu przy zlewie lubię przyssać.
A może, może sobie też przystać do zlewu, ale ja wolę właśnie, czekajcie, bo mam mokre jeszcze płytki. Lubię sobie tutaj przymocować i tutaj mieszka właśnie gąbka, więc spoko, bo ta gąbka sobie tutaj schnie i wiecie, ona nie musi, nie lata wam nigdy po zlewie, bo nie ma nic gorszego niż gąbka w zlewie. Także ja wam polecam coś takiego i oprócz tego ja strasznie nie lubię takich rzeczy typu płyn do mycia naczyń, proszki, żeby to było na widoku, więc ja sobie zawsze przelewam płyn do mycia naczyń do takiego dozownika na mydło i mam też dozownik na mydło, ale ten jest strasznie niezadowolona, bo zobaczcie jak to farba podchodziła, więc muszę sobie kupić nowe. Ale ogólnie jak tutaj sobie przelejecie ten płyn do mycia naczyń, to wystarczy wam na dużo dłużej, bo wystarczy jedna pompka na mycie, a nie trzeba lać i lać, więc ja wam polecam i wtedy ten zlew, zobaczcie, wygląda czysto, schludnie, a ja już to też kiedyś wam pokazywałam, co innego jakby położyć, o, nie chcę mi się już wyciągać, ale wiecie o co chodzi, no jest po prostu ładnie i czysto, więc to sobie już chowam i tak naprawdę koniec tego sprzątania kuchni, ale to jest naprawdę super pomysł i to też, bo ładnie wygląda i zaoszczędzi wam hajsik, bo ja kupuję płyn duży raz na pół roku, naprawdę, bardzo, bardzo nam to oszczędza. Trochę jak ten, reklama fery. Tak, ale taka prawda. Taka prawda. Odkurzałam to dzisiaj, ale przez to, że robiłam te porządki w szafie, to jeszcze sobie te zakamarki odkurzę taką końcówkę. Ja już dawno zrezygnowałam z takiego standardowego mopa, wiecie, z wiadrem. Nigdy na to wiadro nie było miejsca, nie miałam gdzie trzymać tego mopa. No i właśnie mam ten odkurzaczo mop, ale też bardzo lubię to coś z flasza. Ja to kupiłam w B&M na jakiejś promocji. I właśnie raz na jakiś czas sobie również przejeżdżam tym i to taka jedna mokra chusteczka wystarcza mi właśnie i na kuchnię, i na salon, na panele, więc to jest spoko. Całego domu na pewno, czekajcie, położę sobie to. Całego domu na pewno tym nie umyjecie, ale to jest właśnie taki dodatek, więc ja to lubię. Dopiero kupiłam jedno opakowanie, mam tu już od chyba 2 miesięcy. Gówno widać. O. To się po prostu tak zakłada, zaciska, tak, tak myślę, bo nawet nie wiem, ale po to są takie dziurki, mam wrażenie. No i to jest właśnie taka nasączona płynem, flaszem, taka chusteczka. I to jest super też do łazienki, na szybko, nie trzeba tego wiadra, nie trzeba tej wody, po prostu jedziecie. Zawsze kiedyś na promocji. Jak nie w B&M-ie, to w Tesco, widziałam, też czasem rzucają. I przez to, że to jest wąskie, to też łatwo nawet bez, tak na szybko, bez odsuwania krzeseł. Można sobie przejechać. No szybciora. I nie trzeba tego wiadra, nie trzeba tej wody, nie trzeba płynów. Spoko. A jeżeli chodzi o ten robot mopujący, tutaj mam pranko, to ten robot jest na samą wodę, więc też spoko. O, i włazi w zakamarki. Me gusta. Don. Jeszcze wam pokażę moją szufladę, która kiedyś mogła być szufladą wstydu, ale tak naprawdę już od 5 lat, chyba 2017 roku, mam porządek w przyprawach, a to dzięki Marie Kondo. I w ogóle ten hack z tym pojemnikiem na płyn do prania też. Także polecam wam przeczytać sobie magię sprzątania od Marie Kondo i ja wszystkie przyprawy mam w szufladzie i tutaj nigdy nie mam bałaganu, wiem gdzie co jest. Tak, misiu? Przyszedłeś mi potowarzyszyć? Także tutaj mam takie randomowe pudełka, możecie sobie oczywiście kupić pudełka, ale jak macie jakieś pudełka po butach albo nie wiem po czym to jest stare pudełko, bo w jakimś mikserze, to właśnie tutaj sobie trzymam wszystkie takie stojące przyprawy, tutaj mniej więcej od góry widać co jest, nie na wszystkich, ale to wiecie, żaden problem, żebym sobie tak tutaj podniosła. Więc tutaj mam takie wysokie przyprawy, tutaj mam takie przyprawy typu
liść laurowy, rozmaryn, takie przyprawy, które są właśnie w saszetkach, także one tu wszystkie są, to głównie do zup. Tutaj mam sosy, czyli na przykład jak nie mam pomysłu na obiad, wyciągam z zamrażarki krewetki, albo nie wiem, kurczaka, albo nie wiem, co tam mam, czy tam warzywa, to mam takie właśnie saszetki z sosami, takie pojedyncze. Tutaj mam oyster spring onion, tutaj mam sweet and sour, także takie sosy mają długą datę przydatności. O, marzec 2021, dobrze wiedzieć, ale dość długą datę przydatności i zawsze tutaj je mam. Tutaj z boku mam kostki rosołowe jeszcze, takie luzem, i tutaj też mam jakąś kostkę, i tu z tyłu mam takie rzeczy, właśnie największe wszystko stoi. Tutaj mam jeszcze marynatę peri peri, i tutaj mam właśnie jakieś takie, nie widać, tutaj mam pieprz taki duży, kulki pieprzowe, tutaj mam proszek do pieczenia, i widzicie takie rzeczy, i wszystko mam w tej jednej szufladzie. I jak sobie gotuję, to ja sobie tą tutaj przy blacie mam deski, jak sobie gotuję, to sobie otwieram tą szufladę. Idealnie byłoby, gdyby ta szuflada była wyżej, ale przez to, że ta szuflada jest najgłębsza z tych wszystkich, tutaj mam talerze, tutaj mam takie, widzicie, dodatki typu jakieś tam mieszadełka, folie, a u samej góry mam sztuczce. Także słuchajcie, ja już będę kończyć, zobaczcie na moje włosy. Make-up cały czas mi się trzyma, chociaż zjedliśmy obiad w międzyczasie, ale fryzura jest taka, nawet się nie upieprzyłam tym bleachem, jakby co. Tam mi się szmatki suszą jeszcze na koloryferze, zanim je wypiorę. I tak naprawdę, słuchajcie, tyle. Mogłam w sumie nagrać taką całą kuchnię, ale nie miałam bałaganu w kuchni, żeby nagrywać takie całe clean with me, więc po prostu dzisiaj zalejałam szafką. I kolejna jest też taka moja rada, żeby nie zajmować się, jeżeli chodzi o sprzątanie, żeby się nie zajmować pomieszczeniami, tylko rzeczami. W ogóle magia sprzątania naprawdę bardzo mi pomogła i sprzątanie stało się dla mnie przyjemnością, więc polecam Wam. Jest też serial, to pasowałoby najpierw książkę oglądać, zanim się oglądnie tę serię na Netflixie, bo to trochę inaczej jest. Także mnie bardzo pomogła, jest nawet chyba z 2017 roku film na moim kanale właśnie o magii sprzątania i o tej książce. Bo no tak, kategoriami sprzątajcie, a nie sprzątajcie pomieszczeniami, dlatego że to nie ma sensu. No, także ciekawa jestem, czy taki film Wam się podobał. Dzisiaj już nie będę robić łazienki, nie będę nagrywać łazienki, może kiedyś nagram Wam taki clean with me z łazienki. Mogłabym szafkę tam ogarnąć, ale moja szafka tam jest ogarnięta w sumie. Także zobaczę, może jeszcze kiedyś Wam pokażę, jak sprzątam łazienkę, ale tak mniej więcej dzisiaj było trochę kuchni. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Piszcie mi, polecajcie mi jakieś swoje ulubione produkty do sprzątania, chętnie przetestuję. I do widzenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!